Dzień dobry. Otwieram 22. zwyczajną sesję Rady Gminy Przesmyki. Serdecznie witam radnych gminy, witam pana wójta, witam panią sekretarz, witam kierownika referatu w Urzędzie Gminy, witam dyrektora GOK-u, witam panią dyrektor zespołu szkół Przesmykach, witam panią kierownik GOKS-u, witam panią inspektor Rady i wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz dźwięk, zaś nagrania obrad będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy oraz w komórce organizacyjnej Urzędu Gminy Przesmykach odpowiedzialnej za obsługę Rady w postaci nośników w wersji elektronicznej służących do przenoszenia i przechowywania danych. Stwierdzam, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Porządek obrad sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, informacja na temat porządku obrad sesji. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, przyjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt pierwszy, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki. Podpunkt drugi, zmian programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przesmyki w 2020 roku. Podpunkt trzeci, zmian wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2020-2025. Podpunkt czwarty, zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2020 rok. Punkt piąty, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. Punkt szósty, informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne z terenu gminy Przesmyki. Punkt siódmy, informacja wójta o pracy między sesjami. Punkt ósmy, wolne wnioski, sprawy różne. Punkt dziewiąty, zamknięcie obrad. Czy są uwagi do proponowanego porządku obrad? Proszę, panie wójcie. Szanowni państwo, panowie przewodniczący, punkt pierwszy, czyli w temacie w punkcie czwartym podjęcie uchwał, proponuję o zdjęcie go z porządku obrad w związku z tym, że jak widzicie nie ma obecnej pani architekt ze względu na stan zdrowia nie mogła dojechać, a niestety przy przygotowaniu studium założeń powinna być pani architekt odpowiedzieć na pytania i wyjaśnić wszystkie rzeczy. Więc przykładamy go, zdejmujemy i myślę, że na najbliższych sesjach będziemy o tym dyskutować, ale na chwilę obecną nie umiem powiedzieć. No dzisiaj nie dopytujemy co i jak, bo dzisiaj są takie czasy, że po prostu każdy ma prawo poczuć się źle. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. To w związku z tym przegłosujemy proponowaną zmianę porządku obrad. Odczytam w kolejności alfabetycznej imię i nazwisko radnego, zaś radny, który imię i nazwisko zostanie wyczytane, wypowie formułę jestem za, jestem przeciw, bądź wstrzymuje się od głosu. Prosiłbym z racji tego, że jesteśmy w Moskwie, bardzo głośno i wyraźnie odpowiadać. Bobryk Arkadiusz. Jestem za. Bugaj Grażyna. Jestem za. Kaciński Jerzy. Jura Marian. Uchocki Warzyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Jestem za. Lewczuk Przemysław. Mężyński Radosław. Nieobecny. Michala Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Nieobecny. Przesmycki Paweł. Nieobecny. Żywowski Sylwester. Jestem za. Stolimowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. I Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 12 radnych. Przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła zmianę porządku obrad sesji. Porządek po zmianach będzie przedstawiał się następująco. Z punktu czwartego przyjęcie uchwał w sprawie. Wykreślamy podpunkt pierwszy, zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki. Kolejne punkty przesuną się w górę o jeden. Zwyczajowo wykładamy protokół z ostatniej sesji, czy radni są za tą formą. Dziękuję bardzo, proszę o przekazanie protokołu.
Przystępujemy teraz do punktu 4, podpunktu 1 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przesmyki w 2020 roku. Zmiana jest dosyć krótka, dotyczy budżetu programu na opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przesmyki w 2020 roku. Tak, w tymże programie ustęp 10 otrzymuje brzmienie. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpiecza się w kwocie 14 tysięcy złotych. Tym na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt, pozbawianie, bezobligatoryjna sprytacja albo kastracja 6640. Paszport, opieka nad wolno żyjącymi kotami psymi, dokarmianie 300 zł, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, realizacja szczepienia, odprowadzenie zakup karmy i tak dalej 4448 zł, utkwienie ślepych miotów 250, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń wyborów zwierząt 2160, zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarczych 200 zł. To są zmiany dotyczące programu. To są pytania. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy radni jakieś mają pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlona. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobryk Arkadiusz. Bugaj Grażyna. Kaciński Jerzy. Ciura Marian. Łuchowski Wawrzyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Lepczyk Przemysław, Mężyński Radosław, nieobecny, Michała Krzysztof, Michałowski Krzysztof, nieobecny, Przesyński Paweł, nieobecny, Żelowski Sylwester, Skolimowski Wojciech, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 138 w sprawie zmiany programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przesmyki w 2020 roku. Kolejnym naszym punktem jest punkt 4, podpunkt 2 porządku obrad, zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Przesmyki na lata 2020-2025. Szanowni Państwo, jak widzicie, jesteśmy i radni nie są w komplecie, i urzędnicy nie są w komplecie, ale taki mamy klimat, taki mamy czas. Pani skarbnik jest na zwolnieniu do końca tygodnia, wobec powyższego pracy, to wypełniać tą lukę. I omówić też to wszystko, to co było na komisjach, w krótkim czasie doszły akcyza dla rolników, którą chcemy włączyć do budżetu i wypłacić jak najszybciej, włączymy się po sesji. I takie drobne gdzieś tam zlecone zadania dodatkowe w czasie po komisjach doszły, skarbnik trzeba to uwzględnić, to się pożywa. Jeżeli chodzi o WPR, to nie pani skarbnik szczegółowo Państwo opowiadała, ale zmiana jest jedna, taka bardzo ważna, to jest załączniku 2 do 30 liczby wydatków na 2020 rok w kwocie 180 zł na przedsięwzięcie, jakim jest zadanie właśnie słoneczne gminy Wysokiego Mazowsza, Energia Polarna, Region Przyszłości, tak drugi. Zmiany są związane z tym wzrostem wydatków VAT. Oprócz tego dostosowuje się załącznik 1 o wszystkie zmiany, które miały miejsce w budżecie od 31 sierpnia. Tylko również to, co było uwzględnione w uchwale zmieniającej budżet na ostatniej sesji, bo nie było w PR-u, dostosowuje się do te zmiany, które miały miejsce od poprzedniej sesji do teraz, dostosowuje się również do PR-u. Także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobryk Arkadiusz. Bugaj Grażyna. Kaciński Jerzy. Ciura Marian. Puchowski Wawrzyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Lepczyk Przemysław. Mężyński Radosław. Nieobecny. Michała Krzysztof. Michałowski Krzysztof, nieobecny, Przesmyski Paweł, nieobecny, Żywowski Sylwester, Skolimowski Wojciech, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold.
Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 12 radnych. Przeciw, 0 wstrzymało się, 0. Stwierdzam, że Rada Gminy przez Mikiej przyjęła uchwałę nr 139 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2025. Kolejnym naszym punktem jest punkt 4, podpunkt 3 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przez Mikiej na 2020 rok. Proszę. Również bardzo dużo, tak jak poprzednio, również było uwagane podczas komisji. Budżet zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zwiększa się o kwotę 307 414,30 zł. Zwiększenia są to dotacje z budżetu na wypłatę części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. I tutaj jest kwota 297 722,12 zł. Zwiększenie na administrację zadania zlecone 4900 zł, świadczenia rodzinne 6089 zł. Zmniejszeniu ulega kwota o kwotę 1144 dotacje na podróżniki i materiały edukacyjne. Zmniejszeniu ulega plan dotacji zadania własne o kwotę 19392,82 zł, jakie gmina otrzymać marsze na na zadanie drogowe. Bo Państwo pamiętacie, na zadanie drogowe możemy otrzymać nie więcej niż 50%, wkłada planowana kwota 95%, więc teraz trzeba ją wyrównać do kwoty 50% ogólnego zadania. Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży działek do kwoty 24 240 zł. Zmniejsza się dochody z tytułu usług prowadzenia sekretaria projektu gospodarnego o kwotę 5000 zł, bo już jakby zakończył się działalność tego projektu. Projekt został już rozliczony. Jeżeli chodzi o wydatki, to zmienia się związek z zawiadomieniem o otrzymaniu zmian dotacji zleconych oraz własnych, a właśnie dotyczą tego, co zwiększyły się dochody, czyli zarówno świadczeń rodzinnych, administracji publicznej, dodatki na podręczniki, wypłaty akcyzy dla rolników oraz zadań inwestycyjnych spółkach finansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi o drogę Staraczyna, którą robiliśmy z tak zwanego FOP. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą zwalczanie bezdomności zwierząt, to co przed chwilą Państwo przegłosowali, więc zwiększa się kwotę 6240 zł. Program przeprowadza w związku z zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000 w związku z mniejszymi kosztami zadania po przeprowadzonym przetargu w transporcie łączności. Właśnie też o ta kwota 19 w dziale administracji zwiększa się wydatki na rady gminy o 8000 oraz zmniejsza się wydatki rządu gminy o kwotę 92 000 na wynagrodzeniach oraz usługach remontowych. Zakup pomocy biurowej 40 000, zabezpieczenia środków na nowe zadania pomocy w decyzjach środowiska. Zmniejsza się wydatki jednostek oświatowych zespołu szkół przyszłych wyzwów o kwotę, znaczy zwiększa, o kwotę 80 000 zł. W tym było zmniejszenie 1144 na te podręczniki i na zwiększa się wydatki na energię elektryczną w świetle zagwiejskich o kwotę 7 000 zł. I to posuwa za sobą zmianę w załączniku numer 1, 2, 2, A, 6 oraz 6. Dziękuję bardzo. Czy radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobryk Arkadiusz. Bogaj Grażyna. Jestem za. Kaciński Jerzy. Ciura Marian. Łuchowski Babrzyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Lepczyk Przemysław. Mężyński Radosław. Nieobecny. Michalak Krzysztof.
Mikołowski Krzysztof, nieobecny, Przesłowski Paweł, nieobecny, Grzegorzowski Sylwester, Skolimowski Wojciech, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 140 w sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2020 rok. Kolejnym naszym punktem jest piąty porządku obrad. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i ceny. Szczegółową informację przekazaliśmy Państwu na komisji, a Państwo dostaliście tę informację. Mamy także dyrektor. Teraz mnie słychać. Mamy także dyrektor. Jeżeli są jakieś pytania, proszę Pani dyrektor zwrócić się, podzieliła informacją w stanie realizacji zadań, które są w praktyce, to proszę bardzo, bym powiedział na Pani dyrektor. Witam Państwa bardzo serdecznie. Placówka w ubiegłym roku, jak wiecie Państwo, do 12 marca działała w trybie stacjonarnym. Wszystkie zadania, które zaplanowaliśmy, były wykonane. Nawiązaliśmy różne kontakty ze stowarzyszeniami, które prowadziły w naszej szkole zajęcia z robotyki. Odbywały się one systematycznie. Dzieci naprawdę chętnie w tych zajęciach uczestniczyły i wiele innych zagadnień. Natomiast od marca, gdy przeszliśmy na nauczanie zdalne, troszkę nasze plany, projekty, warunki się zmieniły, ale w tyle, ile mogliśmy, wszystko było wykonywane na bieżąco. Także pracowaliśmy wtedy tylko i wyłącznie na naszej stronie internetowej, ponieważ warunki nasze komunikowania się z dziećmi były utrudnione podczas właśnie już realizacji zdalnego nauczania. Wzięliśmy udział w dwóch projektach Zdalna i Zdalna Plus, gdzie otrzymaliśmy w sumie 15 laptopów, 3 tablety i 2 drukarki, które wypożyczyliśmy uczniom do pracy, które właśnie w ten sposób uczniowie nasi mogli szybciej, lepiej się z nami kontaktować. Jak to wyglądało, jeśli Państwo, czy macie wnuki, czy dzieci, to widzieliście, że praca była bardzo ciężka. Podobnie jak w tej chwili zaczęliśmy znów zdalne nauczanie w klasach 4-8, ale mamy już inne warunki, inne przygotowanie, więc myślę, że teraz to pójdzie dużo łatwiej. Rodzice, nauczyciele i dzieci już potrafią dużo więcej, jak potrafili w ubiegłym roku. Podsumowując ten rok, także 3 miesiące nieobecności, prawie 4 w szkole, poskutkowało nam trochę na wynikach egzaminu zewnętrznego w 8 klasie, ponieważ większość naszych uczniów, jak stwierdziło właściwie 99%, że jednak woli szkołę, woli przychodzić do szkoły, nie uczyć się w domu, nie uczyć się z rodzicami, tylko z nauczycielem. Bo tutaj trzeba naprawdę solidnego zaangażowania. No i ten nauczyciel oko w oko dużo więcej potrafi przekazać wiadomości, jak to zdalne nauczanie. Ale mamy taki, a nie inny czas. Myślę, że tamten rok szkolny i początek tego dużo nas nauczył i nauczycieli, i uczniów, i rodziców, jak może wyglądać nauka, do czego nam potrzebni są nauczyciele, do czego nam potrzebni rodzice i do czego nam potrzebni uczniowie. Ale tak jak powiedziałam na początku, większość zadań, tak jak mogliśmy, wykonywaliśmy i program wychowawczo-profilaktyczny został zrealizowany w 99% i program dydaktyczny. A co zostało, jak Państwo wiecie, w głowach uczniów i czego nie mogliśmy pokonać na odległość, to myślę, że każdy się z Państwa domyśla. Co będziemy robić, co robimy dzisiaj, już żeby może później nie wracać. Pracujemy na Teamsach z klasami wedle planu.
Także też potrzebny jest duży zasób internetu w domach, nie tylko tablety, nie tylko komputery, ale i ten internet, żeby to wszystko ruszyło. Mówię, wygląda to po jednym dniu wczorajszej pracy, jak mam informację, bardzo dobrze, bo już w tej chwili 90% uczniów podjęło pracę, kontaktuje się, loguje się na lekcje. To jest sukces, bo w porównaniu z ubiegłym rokiem, no to niestety po drodze przez te 4 miesiące zginęło nam 30% uczniów, którzy się w ogóle nie odezwali i nic nie zrobili, albo raz tylko na jakieś, na 2 miesiące. Więc teraz jest to troszkę lepiej i bardzo się cieszę, że tak. Jeśli Państwo macie do mnie pytania, proszę bardzo pytać, bo nie wiem, co dalej mówić na ten temat. Dziękuję bardzo. Proszę, dziękujemy Pani Dyrektor. Szanowni Państwo, no Pana Dyrektora Zusowa z zespołu, który nie mamy, jest w izolacji sanitarnej. W związku z tym, no, myślę, że podobnie jak tutaj Pani Dyrektor Zespołu Szkół Przesmyka, ta praca była bardzo ograniczona, chociaż nauczyciele mówią, że pracowała, jest cięższa praca niż przychodzenie do szkoły, ale nie zawsze trafiała też na zrozumienie dzieci i rodziców, no, bo tak jak tutaj Pani Dyrektor powiedziała, 30% w ogóle nie zaglądało do lekcji zdalnych. A są w następnej klasie, to jest ciekawe, nie? Wobec powyższego przykre to jest, ale jeżeli mamy takie czasy, to tym bardziej te dzieci powinny być zmobilizowane do tego, bo oni pracują na siebie, nie, oni nie pracują na nas, oni na siebie. To będzie pokolenie, które kiedyś zechce studiować, zechce pracować. Więc naprawdę tutaj, jeżeli Państwo możecie z kimkolwiek rozmawiacie, apelować, żeby odpowiedzialnie podchodzili do tego zdalnego nauczania. Wiemy, że to nie jest ta forma, co jest kontakt bezpośredni z nauczycielem, ale szkoda, żeby zmarnować całe pokolenie, czy dwa pokolenia dzieci, bo to na pewno jeszcze trochę potrwa. To nie będzie tak, że raptem za miesiąc, za dwa skończymy z tym i będzie wszystko do normy wróci. Ja mam wrażenie, że ten rok szkoły znów pójdzie na marne, bo będzie wracał i kończył się, wracał i kończył, będzie praca i zdalne i tak, także tak to wygląda w naszej dzisiejszej rzeczywistości. Nie wiem, czy by trzeba było coś uzupełniać, zresztą Państwo informacje dostaliście, tam jest też pewnie do szkoły, sobie są dane. Szkoły nasze rzeczywiście starają się, sięgają po różne programy zewnętrzne, poza programami tymi ramowymi, które ja zatwierdzam, korzystają z różnych innych programów. Tutaj była zajęcia z robotyki, bardzo ciekawe, które zostały przerwane przez COVID. Pan dyrektor Wysokie również też organizuje różne dodatkowe zajęcia poza tymi ramami, które my opłacamy i finansujemy. Także tutaj ogromna zasługa do nauczycieli, do dyrektorów. Myślę, że mamy nie za duże szkoły, ale no, solidność pracowników jest widoczna, ewidentna. Tylko mówię, że ten kontakt już nie jest zależny od nikogo, bo musi być kontakt nauczyciela z dzieckiem, wtedy efekty edukacyjne są najlepsze, najkorzystniejsze i marzy mi się, żeby to wszystko wróciło tak do normy. Na komisjach rozmawialiśmy, żeby tylko nie zamykać szkół, a powiedziałem, że my nigdy nie będziemy dążyć do zamknięcia szkół, natomiast one się zamykają odgórnie, po prostu odgórnie. No jeszcze te maluszki chodzą, ale już starszaki siedzą w domu. Więc to tyle z mojej strony, jeżeli będą jakieś pytania, bo tutaj czytanie tej informacji pana dyrektora to jest bez sensu. Każdy może sobie doczytać z kartki łącznej z letnimi, ale z podziałem na szkoły. W związku z tym po prostu, no, chyba tyle, co mogę tylko uzupełnić i dodać. Nie wiem, kiedy pan dyrektor skończy i powróci do szkoły, do izolacji, ale no, wokół, powiem tak, że no, tylko w naszych gminie jeszcze jako tako to wygląda, ale wokół naszych gminy jest to ciekawie wszystko. Także nas dopadnie wcześniej czy później, ja jestem tego przekonany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przekazanie informacji. Proszę panie radny Warzywniec. Mam tylko takie pytanie, panie dyrektor, że jeżeli są związki przekazywane na dzieci niepełnosprawne, żeby nie wykorzystywać wiarę, żeby nie było osobności na tych dzieciach.
Oni są pokrzywdzeni. I te pomocnie, jednak są niezawierte, ale dane także. Wykorzystywać wszystko. Zaraz może odpowiem. Panie radny, wykorzystujemy na wszystkim, co mamy. Dzieci z orzeczeniami, bo o tych pan mówi, mają zapewnione między innymi nauczyciela wspomagającego i pomoc nauczyciela i pomocy, które nauczyciele pragną do zajęć zakupić. Oczywiście są zakupowane. Również mają przydzielone dodatkowe godziny rewalidacji. Także uważam, że to, co możemy i to, co im potrzebne, zapewniamy wszystko. Być może w innych szkołach jeszcze, gdzie są specjaliści w wielkich miastach, bo my, no niestety do nas nikt nie przyjedzie na pół godziny zajęć z Siedlec, to się nie kalkuluje, więc może o takie rzeczy, które naprawdę ze skierowaniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej nieraz tam się ukrywają, to niestety poszukiwanie takiego kogoś w naszych warunkach, gdzie od miasta jesteśmy tyle oddaleni, po prostu żaden taki specjalista, typowy specjalista, no niestety nie zgłosi się na pół godziny, żeby jechać i w miesiącu przeprowadzić 2 godziny i zarobić mniej, jak ten droga i przejazd i czas kosztuje. Ale tak to uważam, że mają zapewnione to, co im się należy zgodnie z orzeczeniami. A teraz, skoro pan poruszył temat, miałam taką kontrolę w tym roku, pani wizyta dobyła, organizacja opieki psychologiczno-pedagogicznej wertowała dokumenty, część przesyłała mailową pocztą i nie stwierdziła żadnych uchybień, wręcz przeciwnie, i wartość organizacyjny, w tym wszystko tym dzieciom jest na pewno. To znaczy, że dostają, a mamy różnicę jednak na tym przedszkolu, że dzieci dopłacamy większą stawkę, jak pobieramy. To jednak jest niedofinansowanie dziecka do innych przykładowych, które pobieramy pieniądze, pobierają większą stawkę. Czyli trzeba podwyższyć stawki w przedszkolu. Do przedszkola też już w tej chwili mamy, jeszcze nawiązując do pana rozmowy, 2 orzeczenia, które dzieci mają za terapię pedagogiczną, na których pieniążki, jeszcze pieniążków nie mamy na 4-latków, ale zapewnioną terapię pedagogiczną, mamy surdopedagoga, który prowadzi zajęcia, mamy psychologa, 2 dzieci z przedszkola. Także to jest też wszystko realizowane zgodnie z zaleceniami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Informuję, że Rada Gminy przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu egzaminu. Przystępujemy teraz do omówienia punktu 6 porządku obrad. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne z terenu gminy Przesmyki. W 2020 roku było zobowiązane 15 razy do 5 pracowników do złożenia oświadczeń majątkowych do 30 następny na 31 grudnia. Jeżeli chodzi o przewodniczącego wójta, oświadczenia spadali do wojewody. Jeżeli chodzi o pracowników, to składaliśmy je do wójta, a radni do przewodniczącego rady. Podczas analizy zarówno przewodniczący, jak i wójt nie stwierdzili nieprawidłowości przedłożonych przez państwa oświadczeniach majątkowych. Urząd Skarbowy w Siedlcach i Urząd Skarbowy w Łosicach jakby stwierdził drobne uchybienia w tych oświadczeniach majątkowych zarówno u pracowników, jak i radnych. Podczas komisji podawałam nazwiska. Będziemy po prostu szczegółowiej analizowali podczas składanych oświadczeń majątkowych w 2021 roku. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Nie widzę. Informuję, że Rada Gminy przyjęła informację w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych poprzez osoby pełniące funkcje publiczne z terenu gminy Przesmyki.
Kolejnym naszym punktem jest 7. Informacja wójta o pracy między sesjami. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni Państwo, no, nie jest to jakiś duży czas, bo za niecały miesiąc upłynął w zasadzie 28 dni od ostatniej sesji, powiem 29 września. Myślę, że końcówka roku to będzie taki mały balans, to jeszcze ze 2-3 sesje, bo jakiś trzech tam zwyczajna jakaś nie wyniknie. W związku z inwestycjami, które prowadzimy, więc chcę Państwu powiedzieć, że w zasadzie rok po stronie realizacji z budżetu u nas się kończy, jeśli chodzi o realizację budżetu w terenie. W zasadzie prace te, które byśmy przewidywali, zostały już pokończone i odnotowaliśmy już wykonanie tych zadań, podpisywaliśmy już faktury, czyli mam na myśli fokus sołecki, który jest wielokierunkowy, bo to i kamień, i równarka, i praca sprzętu, i przepusty, i zakupy drobne we wsiach, i rozbiórki, i remonty kapitalne, więc to już mamy za sobą. Wszystkie środki, które należały nam się do tych inwestycji, począwszy od fogru po miasy złożone, złożyliśmy cele rozliczenia, czekamy na refundację tych środków. Myślę, że lada moment ją otrzymamy. Nie ma żadnych uwag do realizacji tych zadań na chwilę obecną. Chcę powiedzieć również, że opóźnia nam się inwentaryzacja źródeł ciepła. To jest projekt, który dostał 100% dofinansowany Urzędu Marszałkowskiego. Każda gmina będzie musiała zinwentaryzować, jak kiedyś był program inwentaryzacji drewniczej, inwentaryzacji źródeł ciepła. To wyjazd dług ustawowy, więc opóźnia nam się i miejmy nadzieję, że marszałek wyraził zgodę, żeby przesunąć do końca roku realizację, ale na razie nic o niewygasach nie mówi, czyli nie można go przesunąć na następny rok. Niewygas to polega na tym, że zabezpieczone środki w tym roku mogą być wydane do określonego miesiąca następnego roku. Nie mamy takiej na razie informacji. Miejmy nadzieję, że to wszystko ruszy, że ta sytuacja się zalaknia i trudno mi tutaj głowę dać, że zrobimy to do końca roku, bo jeżeli nawet firma zechce robić, to może ludzie się zechcą kontaktować z firmą. Więc zobaczymy, będziemy obserwować i będziemy na kolejnych sesjach informować. Jest to zadanie, które nie przystąpiliśmy ze względu na sytuację, która panuje, bo byśmy rano do tego przystąpili. Ogłoszenia poszły już w teren, więc jakbyście Państwo ktoś pytał, to mówicie, że cały czas to zadanie jest aktualne i chcemy zinwentaryzować źródła ogrzewania. Następnie zakończyliśmy już usuwanie wyrobów zawierających azbest. To jest 11 już etap, bo sporo już tych etapów. Prawie 100 ton azbestu pojechało na składowiska do utylizacji. Wydaliśmy na to 41 964 zł. I to akurat skorzystało 33 mieszkańców naszej gminy. Już są ludzie zainteresowani w kolejnym roku, czyli u nas utylizacja eternitu przyjęła się i jest sukcesywnie, nie za dużo, ale sukcesywnie jest co roku robiona. W niektórych gminach latami nie ma osób chętnych do utylizacji eternitu albo brak zainteresowania. Następnie, jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów, już siedzimy, będziemy siedzieć lada moment na nowej specyfikacji, bo pamiętacie, że ten przetarg, który byśmy zrobili, nikt nie chciał nam dać na rok i kwartał, czyli do końca następnego roku, tylko każdy powiedział, że na razie zamknijmy się na końcówce roku z tym przetargiem, ponieważ nikt nie wie, jakie będą zmiany w ustawie o gospodarce śmieciami. No i na chwilę obecną mamy już zaraz listopad, miały być na listopad zmieniona ustawa o gospodarce odpadami. Nic dalej nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie. Generalnie wiemy, że na pewno częstotliwość zostanie zachowana, a częstotliwość to generuje właśnie dodatkowe koszty i chyba tutaj nie ma co liczyć, że ustawodawca to zmieni. Może zmienić sposób segregacji, może zmienić jakieś tam opłaty do składowania na wysypiska, które są składową tych kosztów, ale to nie będzie aż tak znaczne, jak na co, czego byśmy się spodziewali. Czyli generalnie nasza stawka 10 zł, tak jak to tygodnik pisał, to jest prawda, teraz jak to tygodnik dobrze napisał, że jest 10 zł jedną z najtańszych w regionie. Tak jak mamy wodę z wodociągu najtańszą w regionie, tak również i składkę za śmieci mamy najtańszą. Nie gwarantuję Państwu, że ponownie to taka sama będzie, dzisiaj będziemy mogli ustalić, bo Państwo będzie nad nią głosować, a my przedstawimy wartości po przetargu, który będziemy, myślę, że jeszcze w końcówce tego roku musimy przeprowadzić, bo od 1 stycznia musimy się nie oddawać.
Chcę tylko Państwu powiedzieć, że zaszokowali nas mieszkańcy gospodarką odpadami, bo w zasadzie w jednym miesiącu zebraliśmy prawie tyle śmieci, co z odpadów w poprzednich latach, we wrzesień. Więc wyobraźcie sobie, ile śmieci się było. Co jest przyczyną, nie wiemy, bo sukcesywnie odbieramy od 18 lat śmieci. Myślę, że to jest praca dla sołtysów, i z nimi się będę spotykał jeszcze w końcówce roku, przed latami czy po latach, i będziemy rozmawiać, że ludzie nie ewidencjonują przybyszy. A pamiętajcie, że jak jest COVID, to więcej ludzi przebywa na wsi. Jak jest więcej przebywa, większa konsumpcja. Jak większa konsumpcja, tym więcej plastiku, więcej wszystkich rzeczy. My mamy dane tylko z tych, co są zamieszkali na stałe albo zameldowani, a to, co przyjedzie po 5, po 6, po 4 osoby na lato i siedzą tutaj w miesiąc, półtora, dwa, trzy, nikt tego nie odnotowuje. To jest problem i nie może być tak, musimy właśnie uczulać na to, bo pozostali mieszkańcy, ci, co systematycznie płacą, to mają koszty, tak jak za wodę. Ktoś wziął wodę z wodociągu, to wszyscy za niego muszą zapłacić, tak samo jak ze śmieciami. To jest temat bardzo wrażliwy, ale widzimy, że oddziaływuje na ilości śmieci, bo przecież nagle nie przybyło w tych gospodarstwach, co były do tej pory, czyli tych śmieci, że trzy razy więcej oddali ludzie w miesiącu wrzesień, niż my to oddawali co dwa miesiące. A pamiętajcie, że w sierpniu my co odbieraliśmy śmieci. I we wrześniu. Więc dlatego jest to taka sytuacja. Więc obawiam się, że te środki, któreśmy zabezpieczyli na 10 zł, mogą nie wystarczyć do pokrycia kosztów do końca roku na gospodarkę śmieciową. Mogą. Mogą, jak wystarczą na zapłacenie, to nie wystarczą na inne koszty związane z gospodarką śmieciową. Więc dlatego już informuję już teraz uprzedzeniem, że jest to trudny temat i on na pewno będzie drożał. Tylko pytanie się, kiedy on się skończy na jakimś poziomie przyzwoitym, kiedy będziemy mieć stałą ustawę śmieciową, która reguluje gospodarkę śmieciową, a nie od przypadku do przypadku korygowaną, która pogłębia koszty wyższe dla gospodarstw domowych. Następny temat, który jest na czasie, w tym czasie trwa, to jest spis rolny. Przypominam, że do końca listopada, trwa od 1 października już wywiad bezpośredni telefoniczny, bo wcześniej był samospis tak zwany internetowy. No jakoś nie za dużo ludzi skorzystało. Rachmistrze narzekają, my jesteśmy w stałym kontakcie, mamy ciągle konferencję z GUS-em, że rachmistrze narzekają, że ludzie nie chcą się umawiać, bo zapracowanie straszne, że w polu pracują deskleje, w polu pracują, nie chcą się umawiać na spisanie gospodarstwa rolnego. Ja tak się zastanawiam, mówię, jak wyjadę czasami tak z pracy czy po południu w obszary rolne, to nikogo ani żeby duszy do połowy, no ale zwierzę nie widać, a coś rolnika. A wszyscy zapracowani tak mocno, że nie mają czasu pół godziny dla rachmistrza, żeby wykonać sobie sprawę, przyjeżdża na miejsce, jest dobrze przygotowany do sporządzenia spisu. Nie trzeba się bać, nie ukryzie, nie oszuka, nie skłamie, napisze to, co ma, pomoże wypełnić, pomoże się samo spisać, że tak powiem, spokój do tego jest przygotowany. Proszę Państwa, na ostatniej sesji we wrześniu mówiłem, że mamy 34 gospodarstwa spisane, mamy rewelacyjnie, bo najbliższe teren, to taki był mus, nie? I mamy w tej chwili 254 gospodarstwa, ale musimy spisać 600 w miesiąc. To przez miesiąc zostało do spisania jeszcze, proszę Państwa, 400 gospodarstw. To jest dużo przez miesiąc, nie? Tak przez miesiąc spisaliśmy 254 najbliższe poszły w teren. Więc ja myślę, że to jest w kwestii rolników, to nie jest na użytek pewną partii politycznych, jest to na użytek gospodarczy, takie spisy. My często nimi się posługujemy przy różnych programach, które później rolnikom nawet pomagają sięgać po jakieś tam środki do swoich gospodarstw. I te dane statystyczne są, jakby za nami chodzą całe następne 5 lat do następnego spisu rolnego. Więc i za rolnikiem też, bo my się, rolnik jak pisze wnioski, to też się odnosi do danych statystycznych w obrębie gminy, jak pisze o różne środki nawet zewnętrzne. Więc dlatego dobrze by było w miarę uczciwie, w miarę sprawiedliwie, bo idealnie to by mówił, ideałów nie ma, nie da się tego zrobić, ale żeby jak najwięcej naszych gospodarstw się spisało, będziemy to na bieżąco śledzić. I na teraz wójt ogłosił konferencję, prezes Głównego Urzędu Statystycznego raz na tydzień naciskają na nas na formy, na spis. No, ja mówię, że przekazałem co ty są, przekazuję radnym cały czas, kiedy się nie spotykam, to rozmawiamy o tym.
I dobrze by mnie zachęcać, żeby wykorzystali ten czas jesień i sami się. Proszę Państwa, w zasadzie to by było tyle, co mogę powiedzieć, bo fundusz nie będę wszystkiego się rozdrabiał, bo generalnie każdy semestr wie, jest tak, że każdy próbuje swego. My jesteśmy tylko tutaj pomocą dla Sołectwa, jeżeli chodzi o realizację i przeprowadzenie zapytania, czy rozwiązania synowego, czy doprowadzenia do spotkania z wykonawcą potencjalnym, który dane rzeczy robi. To tyle z mojej strony. Trwa nadbudowa gminy. Myślę, że przyjdzie czas na refleksję. Dzisiaj jest za wcześnie cokolwiek mówić. Będę się na pewno spotykał z przewodniczącymi, może jeszcze w tym tygodniu, może jeszcze na pewno podstawowo. Czas jest tak napięty, że nie mamy czasu na nic. A i kobiet będę wymagał w tym, bo 5 tematów bardzo dużo prowadzimy na raz, więc to są te wszystkie sprawy związane ze studium, z planem, z inwestycjami w terenie prywatnymi, z inwestycją gminną. Naprawdę jest tego bardzo dużo, a sytuacja, jak będę no, tylko w tym utrudnia. I nie wiem, przyjdę rano, ile osób przyjdzie do pracy sobie. Nie wiem, kto przyjdzie. Bo mówiliśmy się z pracownikami, że jeżeli ktoś stwierdza, że ma gorączkę, niech nie przychodzi do góry do pracy, niech od razu dzwoni o poradę do lekarza. Bo po co? Bo przyjdzie do pracy, bo też w pracy bierzemy temperaturę, odeślemy do domu. Bo nie możemy narazić pozostałych tych, co jeszcze mogą pracować. Jeszcze nie możemy pozbawić możliwości pracy urzędu. Musimy dbać o tych, którzy jeszcze mogą pracować. Tak to proszę Państwa wygląda. Wy może tego nie odczuwacie bezpośrednio w domach, ale różne są sytuacje w domach. Ja nawet taką informację dostałem, że w niektórych miejscowościach pracownik gospodarstwa ma kłopot domowy. Nie będę się posługiwał tej nazwami, bo to nie jest autoreklama, jest to nasza sesja. Więc my nie możemy do tego za wszelką cenę dopuścić. Chociaż wydaje się, że planów i wyspą nie będziemy na oceanie. Pewnie wcześniej czy później to przynik nie wyjdzie do nas. Ze spotkań, z rodzin, z kontaktów, ze sklepu. Wszystkich świętych z cmentarza zaraz zobaczymy. To jest ogromna obawa. Także mój tutaj apel do Państwa, zresztą apelują biskupi, apeluje papież. Chyba i rząd, żeby wizyty na cmentarzu rozłożyć na cały listopad, nie na 2 dni. Wtedy będzie, też odwiedzimy groby, będzie dobrze. To tyle z mojej strony, co mógłbym powiedzieć, jeżeli jakieś do mnie by były pytania, to bym odpowiedział. Już mamy stawki podatków, które będziemy pewnie w listopadzie, musimy się w listopadzie uchwalić, bo trzeba opublikować miesiąc czasu, który będzie w życiu 1 stycznia. No i już spływają dane ostateczne do projektu budżetu. Będziemy skarbnik się troszkę podkuruje, będziemy mało układać dochody budżetu, żeby wiedzieć, co możemy mieć na przyszłość. Na razie to wszystko jest próżne. Nie wiem, jakim budżetem będziemy rządzić na przyszły rok. To tyle z mojej strony, także ja bardzo dziękuję i sesja się będzie skróciła, ale to są tematy ważne, nie możemy ich pochopnie głosować. Musimy mieć pełną wiedzę, jeśli chodzi o dokumenty przestrzenne i myślę, że lepiej 3 miesiące poczekać niż pół miesiąca za wcześnie zrobić to, bo później idzie to w świat i mogą być skutki jeszcze tylko gorsze, bo wracamy do publiczne. Więc dlatego dzisiaj chciałem, żeby była pani architekt, nie mogło być, więc zdjęliśmy to z porządku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie wójcie za przedstawienie informacji. Proszę bardzo, czy ktoś chce zabrać głos? Zadać pytanie. Nie widzę. Powrócił do mnie protokół z 21. zwyczajnej sesji Rady Gminy Przesmyki odbytej 29 września 2020 roku. Czy ktoś z radnych zgłasza poprawki do tego protokołu? Nie widzę. Stwierdzam, że wobec braku poprawek Rada Gminy przyjęła protokół z 21. sesji Rady Gminy Przesmyki. Przystępujemy teraz do punktu 8. Wolne wnioski i sprawy różne. Proszę bardzo. Odnośnie wystąpienia prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach, to jest zapewnienie miejsc pracy dla skazanków. Zapotrzebowanie na 2021 rok wynosi 7 miejsc, 1225 godzin. Na jednego skazanka 175 godzin, 25 godzin w
miesięczny. I tutaj proponuję, że z podmiotu, w którym będą wykonywane prace przez skazanków, zespół szkół przez PEGA 2 miejsca 350 godzin, zespół szkół by sobie 2 miejsca 350, urząd gminy przez PEGA 3 miejsca 525. Te dane, wniosek pana prezesa troszeczkę zawsze na tyle, bo tylu scenariuszy nigdy nie mamy, ale do zapotrzebowania musimy się odnieść, a wójt jest zobligowany rozporządzeniem, żeby wam przedstawić te dane. Co czynię, bo musi to być odzwierciedlone protokołem. Woli uzupełnienia. Chcę państwu powiedzieć, że często nie chcą u nas pracować, wolą iść na Piłsudskiego w Sielcach, nie powinniśmy pracować u nas. Czyli jesteśmy chyba gorsi jak te cztery ściany, które tam mają. Albo nie nauczeni pracy, bo są skazańcami. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 22. zwyczajnej sesji Rady Gminy Przestępki. Dziękuję bardzo państwu za przybycie.